Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, chodzi za mną godzina czytań, którą się modliłem dzisiaj. I tak przez cały dzień sobie rozważam, myślę i bardzo mnie porusza. Porusza i Apokalipsa Świętego Jana, ten fragment, który był dzisiaj czytany, ale też i list do Diogeneta. List do Diogeneta, który był przepisywany Świętemu Justynowi Męczennikowi. Dzisiaj raczej mówimy, że to jest list do Diogeneta, do jakiegoś poganina o imieniu Diogenet. Ten list powstał gdzieś w II wieku, ale raczej nie przypisujemy jakiemuś konkretnemu autorowi, bo wydaje się, że autor jest nieznany. Ale opisujący tamtą rzeczywistość, bo ten Diogenet chciał się dowiedzieć, czym jest chrześcijaństwo, możemy zobaczyć, jak bardzo aktualne na dzisiaj są słowa, które świadczą o tym, Jaki jest prawdziwy Kościół? Jak wygląda Kościół, który nie jest oszukańczy, który jest Kościołem walczącym i zwycięskim? Jest Kościołem, który podejmuje walkę przede wszystkim w swoim sercu, bo każdy z nas jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy tymi, którzy ciągle potrzebują nawrócenia, potrzebują dobrych spowiedzi i postanowienia poprawy, i też tego. Tej pracy nad sobą, żeby zmieniać swój sposób myślenia, postępowania, mówienia, żeby być podobnym do Chrystusa, do Jego przykładu życia, żeby Go naśladować, żeby Nim żyć, żeby On mógł w nas mieszkać żebyśmy trwali w Nim, tak jak winny, winna latorość w innym krzewie, i przynosili owoc opity tych dobrych uczynków, uczynki miłości. I przytoczę tutaj z 5 i 6 rozdziału listu do Diogeneta pewien fragment, który opisuje, jak żyją chrześcijanie, jak różnią się od niechrześcijan. I tak między innymi jest napisane, że żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazywani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Dzisiaj, w tym czasie, kiedy jest dużo prowokacji i widzimy, jak Kościół Katolicki w Polsce jest obrażany, jak jest często przypisywane mu takie, takie pojęcie, jak pedofilstwo. I dzisiaj zauważyliśmy, księża, że na naszym ogrodzeniu naszego kościoła, św. Sołtysa Kostki, pojawił się, pojawiło się hasło, że od Tatr po Bałtyk Polska pedofilska, z krzyżem namalowanym. Więc to widać, jak dzisiaj na nowo rodzi się rodzaj takiego spotwarzania. I dalej czytamy w tym właśnie liście, który zachęca, właśnie też przypisuje uczniom Chrystusa taką, taki znak, że nie dają się zwyciężyć złu, lecz złodobrem zwyciężają. Jeżeli są spotwarzani, to oni okazują szacunek, czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani. Radują się, jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Grecy ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Dzisiaj możemy powiedzieć, że najbardziej prześladowaną i znienawidzoną grupą są chrześcijanie, a szczególnie Kościół rzymskokatolicki. Gdybyśmy się tak zatrzymali. Niektórzy będą podawali różne przyczyny, ale we wszystkich denominacjach chrześcijańskich, we wszystkich religiach, wszystkich społecznościach zdarzają się ludzie słabi, upadający. I dlaczego akurat Kościół katolicki jest szczególnie tak znienawidzony? No trudno wytłumaczyć. Chyba, że autor listu do Diogeneta ma tutaj odpowiedź na to właśnie yy, taką niechęć, do Kościoła katolickiego, czy w ogóle do chrześcijan, niechęć świata. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała. I chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny. Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat nie, też nienawidzi chrześcijan. Chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom. Przeciwni jego rozkoszom. Tacyt napisał, że udowodniono chrześcijanom nienawiść do rodzaju ludzkiego. Pod tym może się kryć właśnie to, że nie popierają światowych rozkoszy. Że są przeciwni Grzechom związanym ze światowymi rozkoszami. W świętego Jana czytamy w XXI rozdziale, w 8 wersecie o tych, którzy no, niestety nie zwyciężyli. Najpierw jest o tym, kto zwyciężył i stał się Synem Bożym, stał się dzieckiem bożym, stał się zwycięzcą, natomiast przeciwieństwem zwycięzcy są ci, którzy ponieśli porażkę a dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Można powiedzieć, że zwycięzcy to są ci, którzy są przeciwni jakby odwrotnością tych wszystkich cech. Co to znaczy, że ktoś jest tchórzliwy, że jest tchórzem? To nie znaczy, że jest yy, tak... Silny, że o własnych siłach potrafi pokonać wszelki lęk. To nie znaczy, że nie ma w ogóle lęków. Nie, potrafi zawierzyć Bogu, nawet jak przychodzą lęki, uwierzyć Słowu. Nie bójcie się, ja jestem. Wielokrotnie Pan Jezus mówi te słowa: Nie bójcie się, pokój wam zostawił. Ale często właśnie popełniamy grzechy z lęku. Na pierwszym miejscu nazwani są ci, którzy przegrali. Właśnie tchórzami. Czy nasz kościół, kościół katolicki, czy mężczyźni w kościele katolickim w Polsce nie są trochę takimi tchórzami, atakują nas, a my się nie przeciwstawiamy? Co to są ci, którzy się boją? To są ci, którzy ulegają lękom. Bo ktoś, kto nie ulega lękowi, choć się boi, a działa wbrew temu, co czuje, jest zwycięzcą. Pan Jezus w ogrodzie oliwnym prawdopodobnie bardzo się bał, dlatego tak bardzo się pocił, dlatego tak wołał: Ojcze, zabijesz ode mnie ten kielich, ale pokonał ten lęk. Jak to mój święty Ignacy uczynił coś przeciwnego, kontra agere, działać przeciwnie. I powiedział: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Męstwo właśnie polega nie na posiadaniu lęku, tylko na odwadze. Na tym, że pokonuję to, co czuję. Nie idę za uczuciem, idę za dobrem, który wybrałem, pragnę tego dobra, pomimo lęków, pomimo tego, że się boję, ale zawierzam. Na drugim miejscu są niewierzący, tak dokładnie mówiąc. Niewierzący to ci, którzy tak naprawdę nie ufają Bogu. Nie wierzą Bogu, wierzą sobie. Ufają sobie, swoje siły, nie dowierzają Bogu. Na trzecim miejscu są nazwani obmierzłymi, albo też ci, którzy dopuszczają się obrzydliwości, to ci, którzy nie są do końca oddani Bogu. Mają jakieś inne kulty, coś innego kultywują, czczą jakieś inne religie. Tu chodzi o to, że. Można na przykład przyjąć pewien kult z innej religii, na przykład uprawianie jogi to jest cząstka religii hinduistycznej czy buddyjskiej. Ktoś, kto sobie uprawia ten rodzaj medytacji, czy właśnie ćwiczeń oddechu, to jest liturgia innej religii, to jest obrzydliwość. Tak naprawdę jest to obrzydliwość. I na kolejnym czwartym miejscu są zabójcy, dosłownie jest napisane mordercy, ci, którzy mordują, takim obrzydliwością jest dla Boga składanie ofiar z dzieci. Dzisiaj można powiedzieć, że taką obrzydliwością jest właśnie później składane w ofierze dziecko, które się z takiego związku, czy z takiego właśnie życia y, rozpustnego, może rodzić. No i właśnie na kolejnym Miejscu są rozpustnicy. To są właśnie ci, którzy żyją zupełnie według ciała. Nie według ducha, tylko według swoich rozkoszy, przyjemności. Kiedyś Matka Boża objawiła się cierpiącej, już umierającej, świętej Jacyncie, tej, która miała objawienia w Fatimie, później chorowała po, po chorobie. W grypie Hiszpance miała powikłania i na nie umarła, ale przed śmiercią Matka Boża objawiła jej, że najwięcej ludzi idzie do piekła przez grzechy nieczyste. Dlatego też bardzo ofiarowywała swoje cierpienia ta niewinna, dziesięcioletnia mała Jacynta. Dzisiaj też, kiedy widzimy różne też grzechy, te grzechy nie tylko są wśród księży, ale są. Wśród różnych stanów i to jest, trzeba nad nimi też pochylić głowę i prosić Boga o przebaczenie i prosić, żeby się więcej już nie powtórzyły. Prosić też o przebaczenie i, i takie naprawienie szkód, też żeby ci, którzy są zranieni, żeby zostali uzdrowieni łaską Bożą, miłością Bożą, żeby nie weszli w, jakiś, w jakąś spiralę dalszej rozpusty. Dlatego trzeba prosić Boga o przebaczenie, też prosić o to, abyśmy na nowo wrócili do wierności, bycia prawdziwymi uczniami Chrystusa. Co to są ci guślarze? To inaczej ci, którzy uprawiają czary, magię. Jest magia biała, czyli takie uzdrawianie mocami nie z tego świata, nienaturalnymi, czyli mocami demonicznymi, albo czarna magia, czyli jest szkodzenie czyli rzucanie uroków, rzucanie złych słów, właśnie takie przeklinanie, życzenie komuś zła, złożeczenie, maleficium takie, to jest właśnie guślarstwo. Tacy ludzie nie odziedziczą królestwa Bożego, nie zwyciężą. Myślą sobie, że będą walczyć ze złymi duchami, zły, złymi metodami, przegrają. Tak samo bałwochwalcy, to są ci, którzy nie mają Boga na pierwszym miejscu, tylko jakieś inne bałwany czczą. Może być to egoizm, może być to drugi człowiek, może być to sława, pieniądze i inne rzeczy. To jest bałwochwalstwo. No i wierzcie, ci, którzy są po stronie przegranych, to kłamcy. Szatan jest nazwany ojcem kłamstwa i ci wszyscy, którzy nie żyją szczerze, żyją jakoś podwójnie, to ci kłamcy... Bo można kłamać słowem, ale można też kłamać życiem. Nie dawać prawdziwego świadectwa o Bogu. Nie będziesz no właśnie dawał fałszywego świadectwa. To fałszywe świadectwo o Bogu to roz, rozjechanie się słów z życiem. Dlatego też proszę was, kochani, módlcie się za nas księży, żeby nasze życie jeszcze bardziej było koherentne z tym, co mówimy. Bo sam widzę, jak bardzo często mówię piękne słowa, ideały, a widzę, że też nie do końca do nich dorastam, i, i ciągle potrzebuję nawrócenia. Módlcie się o moje nawracanie się codzienne. Widzę, że też Słowo Boże dotyka i oczyszcza moje serca, a jednocześnie też widzę, ile jeszcze przestrzeni jest ciemnych i potrzebujących uzdrowienia. Dzisiaj tak na zakończenie jeszcze chciałbym, żebyśmy posłuchali dalszej części listu do Diogeneta i posłuchajmy, co w tym liście do Diogeneta autor tego listu napisał, jeżeli chodzi o duszę i ciało, chrześcijan i świat. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi i jego członki. I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi o jedności ciała. I chrześcijanie zamknięci są w świecie, jak w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. Dusza, choć nieśmiertelna, mieszka w namiocie śmiertelnym. I chrześcijanie obozują w tym, co zniszczalne, oczekując niezniszczalności w niebie. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie, i chrześcijanie prześladowani mnożą się z dnia na dzień, tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuszczać. Prześladowania zewnętrzne wzmacniają Kościół, natomiast to, co najbardziej może niszczyć Kościół, to właśnie fałszywe świadectwo świadectwo, które nie jest jednolite jest jakimś podziałem. Pan Jezus modlił się na ostatniej wieczerzy, aby stanowili jedno. To, co może być najtrudniejszym doświadczeniem dzisiejszego Kościoła, to brak tej jedności, nastawienie jednych przeciwko drugim. Dzisiaj prośmy, abyśmy się jako chrześcijanie, jako katolicy, jako duchowni i świeccy wspierali wzajemnie, żebyśmy byli dla siebie taką jednością. Abyśmy też widzieli w drugim człowieku, też tym, który nas atakuje, cierpiące oblicze Jezusa Chrystusa miłosiernego. Moi drodzy, na zakończenie przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech Duch Święty nas napełnia, niedługo będzie uroczystość zesłania Ducha Świętego. Módlmy się też za przyszłych prezbiterów, przygotowują się teraz do kapłaństwa przez rekolekcję. W sobotę o 10 w katedrze św. Jana będą wyświęceni nowi księża. Wchodzą bardzo trudny czas, czas, w którym autorytet księdza jest poruszony, i zachwiany. Już teraz widać, że zdarzają się przypadki, że na księży w sutannach się pluje, wyzywa od pedofilów, nawet tych, którzy zupełnie nie mają żadnego związku z pedofilią. Po prostu jest na cały kościół rzucone te odium, i myślę, że to jest jakiś znak dzisiejszych czasów, że nie atakuje się poprzez zabicie, ale poprzez odebranie pewnego dobrego imienia, żeby kojarzyć to, co święte, z czymś, co jest obrzydliwością. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo i starajmy się nie być ani tchórzliwymi, ani tymi, którzy nie dowierzają Bogu albo dopuszczają się jakiejś obrzydliwości, żeby rzeczywiście być blisko serca Pana Jezusa. Niech to serce Pana Jezusa też bije w naszych sercach i prośmy, tak jak w tej litanii, Jezu, cichy i pokorny sercem, uczyń serca nasze według serca Twego. I Maryjo, niepokalana módl się wtedy szczególnie kiedy jesteśmy atakowani o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami którzy się do ciebie uciekamy a zwłaszcza za wszystkimi którzy się do ciebie nie uciekają za wszystkimi wrogami kościoła również za masonami i za poleconymi tobie święta rito módl się za nami pan z wami Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.